Cześć! Ja nazywam się Piotr Wlazło i witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj witam Was z pięknego miasta Łodzi. Ładnego, trochę zaniedbanego, lecz z pięknymi tradycjami. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o samym cloudzie, o tym, gdzie tak naprawdę szukać o tym informacji, jak zacząć, może pokrótce też, co to jest. Usłyszałem, że cloud jest przyszłością. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Moim zdaniem cloud to teraźniejszość, a więc zapraszam. Uwierzcie mi, coraz więcej ofert pracy, jakie znajdziecie w IT, wymaga przynajmniej podstawowej znajomości jednego z dostawców chmury publicznej. I nieważne, jakie to będzie stanowisko, czy to będzie programista, DevOps, inżynier danych, jest to ważne, żeby przynajmniej te koncepty oraz te podstawowe serwisy znać. Oczywiście w zależności od stanowiska i od poziomu doświadczenia, jaki jest wymagany od danej osoby, te wymagania będą się zmieniać. Jednak chciałbym tutaj opowiedzieć o tym najbardziej podstawowym poziomie, o tych najbardziej podstawowych konceptach. Gdzie się ich nauczyć? No a więc gdzie? Tak naprawdę wszędzie. Dostęp do wiedzy jest teraz bardzo duży. Jest zdecydowanie większy niż nawet to było 5 lub 6 lat temu. Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem jakby swoją naukę o chmurze, chciałem jakby pozyskać pierwsze informacje o chmurze AWS-a, a to było na początku studiów. Było naprawdę niewiele tych materiałów i były one kiepskiej jakości. Teraz jest zupełnie inaczej. Mamy dostęp do edukacji, jeśli chodzi i offline, i online. Dostawcy chmury publicznej używają edukacji do promocji swoich serwisów. Możemy znaleźć na przykład na YouTubie bardzo dużo darmowych materiałów, też właśnie od producentów. Najbardziej chyba tutaj wyróżnia się Amazon Web Services, które ma polski dedykowany kanał, gdzie są tam umieszczone materiały po polsku. Rozmawiałem tam o jakichś use case'ach, gdzie i tam możesz tak naprawdę zobaczyć, jak ktoś rozwiązał dany problem, albo jak działają podstawowe serwisy. Najbardziej jednak polecam dedykowane do tego platformy edukacyjne, takie jak Udemy albo CloudGuru. No właśnie, ale czego tak naprawdę się uczyć? Moim zdaniem najlepiej jest wybrać dedykowany kurs przygotowujący do określonego certyfikatu, czyli jakby wybranie tak zwanej drogi certyfikacyjnej. Nad takimi certyfikatami siedzi sztab ludzi i określają wtedy, co dana osoba powinna umieć na dany poziom jakby wiedzy i umiejętności. Czy będzie to poziom postaw, czy solution architekta, czy administratora, czy dewelopera. Bardzo polecam tą drogę. Polecam wybranie między AWS a Azure, gdyż są one najbardziej popularne w Polsce, z małą przewagą na Azure. I teraz tak, do wyboru mamy, jeśli chodzi o chmurę AWS-a, bardzo polecam drogę Certified Solution Architect Associate, który w bardzo fajny sposób przygotowuje danego adepta do pracy z podstawami chmury. Dzięki temu można się dowiedzieć jakichś podstawowych konceptów o cloudzie oraz jak działają, oraz jak można powołać podstawowe serwisy. A jeśli chodzi o chmurę Azure, no to tutaj polecam zaczęcie od certyfikatu Azure Fundamentals i przejście potem już do dedykowanej ścieżki. Najbardziej tutaj polecam, jeżeli chcemy pracować, nie wiem, na przykład jako DevOps albo jako solution architect danej chmury, to wybrać tutaj ścieżkę administratora. To właśnie tam nauczymy się, przechodząc właśnie przez te ścieżki, co to są instancje, co to są obrazy instancji, jak tworzyć maszyny wirtualne, co to są load balancery, co to są security grupy, VPC i przede wszystkim jak ustawiać alerty. To jest podstawowa wiedza, to jest jakby na początek. No ale jeżeli mówię o certyfikatach, to też kwestia, czy warto zdawać te certyfikaty. Ja osobiście uważam, że niepotrzebny jest certyfikat, żeby dostać, nie wiem, określoną pracę. Natomiast nikt nam nie zabroni jego zdać. Posiadanie pewnego certyfikatu, szczególnie na poziomie associate, może nam pomóc na przykład, kiedy będziemy się chcieli przekwalifikować, tak? Jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia, to może jakby posiadanie certyfikatu może powiedzieć rekruterowi, że mamy jednak jakąś tam określoną wiedzę i warto się zweryfikować. Oczywiście i tak na samej rozmowie kwalifikacyjnej zostaniesz zweryfikowany, dlatego też odradzam zupełnie oszukiwanie na certyfikatach, bazowanie na samych odpowiedziach.
to będzie i tak zweryfikowane. Więc moja rada, jak zacząć. Po pierwsze, wybierz jaką chmurę chciałbyś, jaką chmurą chciałbyś się zajmować. I tutaj naprawdę nie ma dużej różnicy, ponieważ wiedza między tymi chmurami jest łatwo przenaszalna. Załóż tam konto, otwórz konto na Udemy na przykład. Zakup sobie podstawowy kurs przygotowujący do certyfikatu i po prostu bądź konsekwentny, zacznij się uczyć. I pamiętaj, że najważniejsza jest praktyka, więc jak założysz sobie konto w tym, na tych chmurach, zacznij wykonywać zadania, które będą w tych kursach pokazywane. Taka właśnie jest moja rada. Do zobaczenia.